Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Mam dzisiaj dla Was recenzję pudru marki Laura Mercier, kultowego pudru na YouTubie, którego po prostu niektórzy YouTuberzy wychwalają pod niebiosa. Ja mam bardzo mieszane uczucia odnośnie tego pudru i chcę się właśnie dzisiaj z Wami nimi podzielić, także będzie to przy okazji takie demo, pokażę Wam jak ten puder nakładam oraz wrócę do Was pod koniec dnia, jest godzina 11:20, także myślę, bo przynajmniej 7-8 godzinach do Was wrócę i pokażę Wam jak wygląda mój makijaż. Także zacznijmy może od aplikacji. Ja na twarzy mam jedynie podkład Estée Lauder Double Wear w wersji Light 1.0 wymieszany z bazą przyciemniającą marki NYX, a na oczach mam dosłownie dwa cienie i to jest ten piękny cień z marki Topshop oraz jedynie ten taki czerwony cień od paletki od Chudej, także coś takiego mi wyszło. Mega mi się ten makijaż podoba, bardzo, bardzo proste. Dostajemy 29 gram produktu, cena regularna w UK to również 29 funtów. I puder przychodzi właśnie w takiej solniczce. Niestety odpadła mi ta część, którą mogłam zakleić tutaj te otwory. I jeśli używacie takich pudrów, to ja Wam polecam mieć gdzieś w zapasie puszek, które możecie ten produkt przykryć, że w razie czego, gdyby on Wam wypadł po prostu z rąk, a byłby zamknięty, to na pewno się nie rozsypie. Także dobra, zaczynamy od bakingu pod oczami, bo właśnie dużo osób do tego celu lubi ten puder najbardziej. No ja tutaj mam gąbeczkę, której dzisiaj używamy, jest to gąbeczka Blended, używana. Także ja sobie jeszcze tutaj sprawdzam, czy nie mam na pewno nic pod oczami, czy tutaj ta struktura jest gładka. Także już sobie aplikuję. Myślę, że taka ilość mi spokojnie wystarczy. I aplikuję puder pod oczy. W aparacie aż tak bardzo tego nie widać, uwierzcie mi, że mam sporo pudru pod oczami, ponieważ do tej metody bakingu myślę, że ten puder sprawdza się jednak najlepiej. Tą pozostałość, którą mam, rozprowadzę sobie na reszcie twarzy. I teraz odczekuję jakieś, nie wiem, 2-3 minuty, poczekam aż nadmiar pudru wtopi się w skórę i zaczniemy resztę omiatać. Biorę teraz taki mniejszy pędzelek, który bardzo lubię do tej okolicy pod oczami, do pudrowania, do omiatania i to jest Inglot 4SS i właśnie zdejmuję nadmiar pudru, który jest pod oczami i w tych miejscach, gdzie piekłam. Kiedy nadmiar pudru został zdjęty z twarzy, w aparacie cera była naprawdę taką ujednoliconą, wygładzoną, HD, po prostu wygląda prześlicznie, jednocześnie matowo. Na żywo, co widzę? Widzę po prostu czysty mat. I czy to ten puder jest nakładany metodą właśnie bakingu, czy taką standardową po prostu, gdzie twarz jest omieciona pudrem, za każdym razem ten efekt jest taki sam. Ja nie przypadam z właśnie takim efektem matu i to jest dla mnie największy minus tego pudru, ponieważ ja, kiedy wykonuję swój makijaż i wychodzę z domu, chcę wyglądać w miarę świeżo, naturalnie. Lubię, kiedy na cerze jest jednak make-up, no make-up. Nie zawsze mi to wychodzi, bo testuję różne produkty, ale ogólnie myślę, że ten puder po prostu powędruje dalej. Już mam dla niego znaleziony nowy dom i on po prostu u mnie na stałe nie zostanie. Ja jednak wolę, kiedy moja cera jest bardziej błyszcząca, bardziej świeża i niestety ten puder dla mnie jest zbyt matujący, jest zbyt na skórze ciężki, mam wrażenie, że jest lekko przesuszający. Również moją cerę, która moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze nawilżana i nie wiem, czego musiałam używać jeszcze, żeby nie mieć takiego właśnie uczucia ściągnięcia suchości na skórze. I to uczucie utrzymuje się cały dzień, nieważne czy ja spryskam buzię produktem utrwalającym makijaż, czy Fix Plusem z Maka, po prostu przez cały dzień ja czuję taką suchość i ściągnięcie. Nie znoszę tego uczucia. Ja lubię, kiedy moja skóra jest taka właśnie zdrowa, promienna, pełna blasku. Nawet może ten makijaż być trochę zmęczony i wyglądać na taki, wiecie, wymagający odciśnięcia, ale wolę taki efekt niż właśnie taki płaski mat, bo taki płaski mat nie wygląda moim zdaniem zbyt
zbyt atrakcyjnie w moim odczuciu. Ja wiem, że na YouTube jest ogrom po prostu wyznawczyń tego pudru, ja to absolutnie rozumiem, ale ja jednak wolę trochę inny efekt na skórze. Pozwólcie, że jeszcze dokończę swój makijaż, wrócę do Was za chwilę, pokażę się jak wyglądam i wrócę jeszcze do Was pod koniec dnia i ja Wam powiem tak, że pod koniec dnia ten makijaż będzie wyglądał naprawdę bardzo ładnie i dalej będzie utrzymany w dobrym stanie, ponieważ ten puder naprawdę fajnie trzyma w miejscu wszystkie podkłady kremowe, które ja testowałam, ale jednak dla mnie to jest zbyt duży mat, a okolica pod oczami po prostu jest mega przesuszona i po prostu tak czuję takie ściągnięcie, jakby coś mi tak na bokach naciągało, także nie jest to zbyt przyjemne. Nakładam ten puder metodą bakingu, czy zwykłym właśnie moim ulubionym pędzelkiem pod oczy z Linglota. Zawsze uczucie ściągnięcia jest to samo. Tak wygląda skończony makijaż, wyszło dosyć mocno, no ale są wakacje, to najlepsza pora, żeby się trochę pobawić makijażem, także jest godzina 11:44. Ja do Was wrócę, jak mówiłam, po przynajmniej tych 7 godzinach, żeby sprawdzić, jak makijaż się utrzymał. Co muszę Wam dodać, to to, że produkty, które nakładałam na ten puder, tak snęły dosyć sucho. To nie jest taka gładka powierzchnia do malowania, że tak powiem. No ale jest, plamy mi się nie porobiły. Nie wiem, czy widzicie ten zielony rozświetlacz. Czy on jest widoczny w takim dziennym świetle, ale to jest rozświetlacz, tak naprawdę ten cień od Kat Von D. Do tej paletki też Wam zrobię recenzję, na razie się nią dosyć mocno bawię. Także napiszę wszystko, co mam na twarzy w opisie na dole i widzimy się później. Jestem, wracam, przychodzę, trochę inaczej ubrana, ale to ten sam dzień. Dalej mamy wtorek, jest godzina 20:11, czyli minęło już ponad 8, tak naprawdę prawie no 8,5 godziny, od kiedy skończyłam się malować. No i co my tutaj widzimy? Myślę, że makijaż jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, że cały makijaż utrzymał mi się świetnie. Zarówno makijaż twarzy, jak i makijaż oczu. No oczywiście z ust mi wszystko zeszło, kiedy tylko zaczęłam jeść i pić. Ale przyjrzyjmy się z bliska. No i tak jak zawsze przy tym podkładzie linii, ta okolica gdzieś tutaj przy nosie jest minimalnie bardziej świecąca, więc naprawdę coś minimalnego. Reszta twarzy jest cały czas nadal bardzo mocno zmatowiona. Zresztą tutaj policzki, broda, wszędzie gdzie był ten baking wykonywany. I powiem Wam tak, że ja rozumiem, że bardzo dużo osób ten puder może zachwalać, może go kupować ponownie. Ja, gdybym go miała używać dalej, to tylko do takich dni, kiedy nagrywam. Często, kiedy nagrywam, robię sobie o wiele mocniejszy makijaż, bo on po prostu ładniej wygląda w aparacie, ale prawda jest taka, że na co dzień nie lubię aż tak ciężkich pudrów, nie lubię tego uczucia ściągnięcia. To uczucie ściągnięcia u mnie się otrzymuje przez jeszcze jakieś 2 godziny po aplikacji i przez te 2 godziny, nawet jeśli puder, cały makijaż jest spryskany Fix Plusem z Maca, fixerem z Urban Decay, to ja mam to uczucie ściągnięcia. Po prostu on gdzieś tam się gryzie z produktami, które mam na nim i pod nim, także nie do końca dla mnie. Także ja już Wam powiedziałam, że znalazłam dla niego nowy dom, pójdzie w inne ręce, mam nadzieję, że tej osobie się sprawdzi. No ale ja, no ja nie, to nie jest dla mnie puder na co dzień, właśnie tego co mi brakuje, to nie jest dla mnie puder na co dzień. To jest fajny puder do sesji, do zdjęć, do aparatu. Może jeśli macie cerę przepuszczającą się, to fajnie się Wam sprawdzić, macie cerę normalną, suchą, mieszaną i takie preferencje pudrowe jak ja, to nie jestem pewna, czy on się Wam spodoba, ale wiadomo, warto spróbować, chociaż to nie jest produkt najtańszy i no, z takimi drugimi produktami to ja bym chciała, że one po prostu mnie zachwycały. Niestety nie tym razem, także Laura jutro idzie do nowego domu, wędruje w nowe miejsce. I z mojej strony to tyle. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo z pewnością ten film oglądają osoby, które zastanawiają się nad zakupem. Jeśli Wy sami macie ten puder i napiszecie mi w opisie, jeśli napiszecie mi w komentarzach na dole, jak on się u Was sprawdza. Czy możecie go spokojnie polecić innym, jaki macie rodzaj cery. No i właśnie, czy używacie go na twarz, czy tylko pod oczy, czy taką standardową metodą, czy też się bawicie w baking. I tutaj teraz prośba do Was, polećcie mi inny puder, właśnie taki transparentny, sypki, który się fajnie sprawdzi na co dzień. Nie mam bladego pojęcia, co bym sobie mogła kupić, bo chciałam się dalej bawić ten baking, ale czymś jednak, co wygląda bardziej tak rozświetlająco, ale jest jednocześnie trwały. Dla mnie ten puder jest trwały, ale jest zbyt matujący. Aż taki właśnie ściągający lekko. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, że zostawicie mi kciuka w górę i że widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.